bo ta dyskusja już była. Natomiast jeżeli tę petycję postanowimy w większości uwzględnić, to będzie otwarcie furtki do na rzeczy nieznane zupełnie tak naprawdę. My nie potrafimy teraz powiedzieć, jakie są prawa i obowiązki asystentów prawnych, dlatego że ten bubel prawny, który pani radna proponuje, oznacza, że wszystko jest w tym momencie możliwe. Pani mówi, że nie ma żadnego umocowania w prawie, to znaczy nie ma tego w ustawie o samorządzie gminnym. My to wiemy, że tego nie ma. W tym momencie, tak na dobrą sprawę, prerogatywy asystentów prawnych mogą być nieobliczalne. Nie wiemy tego tak naprawdę. Czy asystent tu może usiąść? Nie wiemy tego. Jeżeli pani chce to przyjąć, to będzie mógł pewnie, a może i nie będzie mógł usiąść. Nie wiemy tego. To jest bubel prawny, dlatego że nie ma podstaw w ustawie. W ustawie, która jest wstana w Sejmie i w Senacie. Powstanie nowelizacja samorządu gminnego, która uwzględnia asystentów, będę za. Natomiast teraz pani namawia nas tutaj, naciąga nas na bubel prawny. Niestety. Ja nie mam nic przeciw asystentom społecznym. Pani chce, może pani ich mieć. Nic nie zabrania tak naprawdę. Żadna instancja tego nie zabrania. Natomiast jeżeli my to przyjmiemy, nie mając podstaw prawnych, nie mając zabezpieczenia w ustawie, otwieramy furtkę w nieznane po prostu. To jest niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Tak uważam. Będę głosował za.